ikona opieki Matki Boskiej. Święto opieki Matki Boskiej i wydarzenie, czy wizja tego święta miała miejsce w X wieku w Konstantynopolu za panowania cesarza Leona IX, filozofa. Wydarzenie to miało miejsce w świątyni Matki Boskiej w dzielnicy Konstantynopola w Blacherne, gdzie znajdowały się fragmenty relikwii Matki Boskiej, mianowicie szaty, welon oraz fragmenty pasu. Wizja ta jest wizją Andrzeja, świętego Andrzeja, który był typem świętego szalonego dla Chrystusa. To jest szczególny typ świętych, którzy bardzo często mówili rzeczy skandaliczne, mówili rzeczy niepoprawne politycznie, ale którzy rzeczywiście wypowiadali pewną niedostępną dla świata prawdę, niedostępną, nieuchwytną dla świata prawdę. Święty Andrzej podczas jednego z oblężeń Konstantynopola właśnie ujrzał w świątyni to, co widzimy na ikonie. Mianowicie ujrzał wznoszącą się Matkę Boską ponad świątynią, która rozpościera swój szal. Szal, który jest określany jako opieka, jako pokrow. Rzeczywiście jako coś, co okrywa ludzkość, jako coś, co okrywa cały Kościół. To widzenie świętego Andrzeja było potwierdzone jeszcze przez jego ucznia, przez Epifaniusza. I obie te postacie widzimy w prawym dolnym rogu ikony. Święto opieki Matki Boskiej to też jest święto, które przedstawia nam swoistą wizję eklezjologiczną, ponieważ widzimy tam przedstawienie Kościoła. I tak właśnie na ikonie opieki Matki Boskiej widzimy różne postacie, które można powiedzieć stanowią o Kościele, ponieważ widzimy tam przedstawienia biskupów, tych najważniejszych biskupów Konstantynopola. Widzimy przedstawienia apostołów, widzimy przedstawienia innych świętych. Są również takie typy, późniejsze typy tej ikony, które przedstawiają władców, jakichś lokalnych magnatów. To wszystko jest wizją Kościoła. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz w tym konkretnym przedstawieniu, na które możemy patrzeć na ikonie z XV wieku z Nowogrodu. Mianowicie Kościół jest przedstawiony jako bardzo subtelny, otwarty baldachim. Jest to nieco podobne do tych starożytnych narteksów we wschodnich chrześcijańskich świątyniach, które też były takimi półotwartymi świątyniami. Można powiedzieć, że te wszystkie postaci, które tam się znajdują, wszystkie ważne postaci, apostołowie, hierarchowie, są to postacie z pewnością stanowiące o kształcie Kościoła. Ale ta otwartość mówi o pewnej tajemnicy Kościoła. Mówi o tym, że Kościół tak naprawdę nie ma jawnie wyznaczonych granic. Na ikonie, którą widzimy, też możemy poczuć wielką przestrzeń oznaczoną szarym, troszeczkę neutralnym kolorem. W tej przestrzeni możemy ujrzeć też tajemnicę, że Bogu Rodzica rozpościerająca swój szal nad całym Kościołem rozprościera ten szal również nad tajemnicą nieznaną absolutnie nam i odczytywaną jako szeroka przestrzeń.